10 państw z najniższymi podatkami. Podatek dotyczy inwestorów, krótko mówiąc państwa, które są podatkowymi rajami dla inwestorów. Materiał opracowany na podstawie strony money.pl. Warto zaznaczyć, że w Polsce całkowita stawka podatku wynosi 38,7%, przez co lądujemy na 72. miejscu ex z Salwadorem i Butanem. Singapur, miasto państwo położone w pobliżu południowego krańca Półwyspu Malajskiego, Singapur jest najbardziej po Japonii rozwiniętym państwem Azji. Ze względu na gwałtowny rozwój gospodarczy od czasów II wojny światowej zalicza się go do azjatyckich tygrysów. Sukces gospodarczy Singapur zawdzięcza stabilizacji politycznej częściowemu planowaniu gospodarczemu, zachęcaniu firm zagranicznych do inwestowania w kraju. Dzięki niskim podatkom dla firmy w Singapurze działa ponad 3000 zagranicznych przedsiębiorstw, stałemu unowocześnianiu transportu i przemysłu oraz dogodnemu położeniu. Pod względem PKB jest w światowej czołówce. Stawka podatku PIT dla mieszkańców wynosi 21%. W kraju nie istnieje płaca minimalna. Całkowita stawka podatku to 18,4%. Gruzja, państwo położone na pogranicze Europy i Azji w Kaukazie Południowym. Mimo dużych zniszczeń, które gospodarka Gruzji doświadczyła w czasie wojny domowej w latach 90. XX wieku, kraj ten dzięki pomocy Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego od 2000 roku dokonał zasadniczego rozwoju gospodarczego, osiągając spory wzrost produktu narodowego brutto PKB i zwalczył inflację. W okresie tym Gruzja przeszła poważną transformację ustrojową, przechodząc z gospodarki planowanej w stylu ZSRR do systemu wolnorynkowego opartego na prywatnej własności. Cekowita stawka podatku to 16,4%. Zjednoczone Emiraty Arabskie, państwo arabskie na Bliskim Wschodzie, położone nad Zatoką Perską i Omańską, składające się z siedmiu emiratów. Kraj należy do szybko rozwijających się i najbogatszych państw Azji Zachodniej. Od powstania kraju przez dłuższy czas najwięcej dochodów przynosiła ropa naftowa. Jej wydobycie na szerszą skalę i eksport to rozpoczęły się w Abu Zabi w 1962 roku i w roku powołania Federacji osiągnęły 44,5 miliona na ton. Dubaj rozpoczął wydobycie ropy naftowej w 1970 roku, a rok później wyprodukował już 6,5 miliona ton ropy. Obecnie ropa naftowa daje tylko około 18% PKB. Najważniejszym sektorem gospodarki są dziś transakcje finansowe, co jest wynikiem zliberalizowania rynku. Całkowita stawka podatku wynosi 14,8%. Zambia, państwo w południowej Afryce bez dostępu do morza. Nazwa przyjęta od Zambezi, głównej rzeki kraju. Zambia jest ważnym eksporterem ród miedzi. Wpływy z wywozu tego surowca wynoszą 80% wartości dochodów z handlu zagranicznego. W sektorze rolnictwa pracuje 86% ludności czynnej zawodowo, wytwarzając 15% produktu krajowego brutto. Całkowita stawka podatku to 14,8%. Arabia Saudyjska, państwo położone w zachodniej Azji, na Półwyspie Arabskim. Największe złoża ropy naftowej znajdują się na wybrzeżu i w szelfie Zatoki Perskiej. Szacuje się, że Arabia Saudyjska posiada 1,4 światowych zasobów ropy. Arabia Saudyjska zajmuje pierwsze miejsce w świecie w wydobyciu ropy naftowej. W latach 80. ograniczono wydobycie ropy naftowej w celu stabilizacji cen tego surowca na światowych rynkach. W Arabii Saudyjskiej wydobywa się także gaz ziemny. Sól kamienną złoto oraz surowce skalne. Złoża ród metali, uranu i fosforanów nie są wydobywane. Niecałe 2% powierzchni kraju stanowią obszary uprawne. Do nawadniania gruntu wykorzystuje się odsoloną wodę morską oraz nowoczesne metody produkcji. Całkowita stawka podatku to 14,5%. Lesoto. W południowej Afryce Lesoto jest silnie powiązane z południową Afryką, jednak różnice społeczne i etniczne są znaczące. Tylko niewielka część ziemi nadaje się pod uprawę, głównie kukurydzy, sorgo, pszenicy czy fasoli. Dużą rolę odgrywa hodowla kus angorskich, dostarczających wysokogatunkowej wełny moheru. Przedmiotem eksportu do RPA jest słodka woda, a projektowana w górach zapora i elektrownia. Ma dostarczyć tym państwom również elektryczności. Słabo rozwinięty przemysł ograniczony jest do przetwórstwa spożywczego i zakładów odzieżowych. Znaczna liczba obywateli Lesoto pracuje w RPA. A ich zarobki oprócz dochodów z turystyki stanowią znaczącą pozycję w budżecie państwa. Całkowita stawka podatku to 13,6%. Bahrain, arabska monarchia w Azji w Zatoce Perskiej. Bahrain położony jest na archipelagu między Katarem a północno-wschodnim wyprzeszem Arabii Saudyjskiej. W roku 1971 uzyskał niepodległość. Bahrain jest krajem uprzemysłowionym, gdzie podstawą dzisiejszej gospodarki jest górnictwo ropy naftowej. Gazu ziemnego oraz przemysł przetwórczy. Wszystkie te działy wytwarzają około 43% PKB. Najmniejszy udział ma rolnictwo tylko 1%. Dużą siłą gospodarki są usługi około 56%, zwłaszcza handlowe, tranzytowe i bankowe. Całkowita stawka podatku to 13,5%. Kuwait państwo położone w południowo-zachodniej Azji na północno-zachodnim wybrzeżu Zatoki Perskiej. Budżet tego kraju, podobnie jak Arabii Saudyjskiej, coraz mocniej odczuwa jednak pikujące ceny ropy. Międzynarodowy Fundusz Walutowy zalecił nawet władzom wprowadzenie 10% podatku CIT, by ograniczyć deficyt w kasie państwa. Jednak władze nie zdecydowały się na ten krok i nie zaostrzyły polityki podatkowej. Całkowita stawka podatku to 12,8%. Qatar Państwo położone we wschodniej części Półwyspu Arabskiego nad Zatoką Perską. Katarowi najwięcej dochodów przynosi wydobycie gazu ziemnego oraz ropy naftowej. Krajowy przemysł koncentruje się nie tylko na wydobywaniu tych surowców, ale i na ich przetwórstwie. W 1971 roku w wybrzeże Emiratu odkryto największe złoże gazu ziemnego na świecie, tzw. pole północne o zasobach osiągających 18 bilionów metrów sześciennych, co uplasowało Katar wśród trzech o największych zasobach gazu ziemnego na świecie. Do Kataru należy około 5% światowych rezerw gazu ziemnego. Katar jest obecnie największym eksporterem tego surowca w postaci płynnej. Całkowita stawka podatku to 11,3%. Macedonia, państwo w Europie południowej na Półwyspie Bałkańskim, powstałe w wyniku rozpadu Jugosławii, obejmujące swoim terytorium około 38% regionu historyczno-geograficznego Macedonia. Gospodarka Macedonii Północnej nie jest bardzo rozwinięta. Kryzys gospodarki jaki spowodowało oderwanie się od Jugosławii, został lekko złagodzony, jednak bezrobocie nadal jest wysokie i sięga około 35%. Przemyśle dominuje przemysł Przetwórczy występują liczne huty, głównie szkła i miedzi. Handel rozwija się powoli wraz ze wzrostem zamożności obywateli. Jak wynika z raportu Światowego Forum Ekonomicznego, krajem o najniższych stawkach podatkowych jest właśnie Macedonia. Obciążenia w tej byłej Republice Jugosłowiańskiej nie przekraczają 10%, a dokładniej owy podatek wynosi 7,4%. W przemyśle dominuje przemysł przetwórczy, występują liczne huty, głównie szkła i miedzi. Handel rozwija się powoli wraz ze wzrostem zamożności obywateli. PKB na osobę w Macedonii wynosi 8,5 tysiąca dolarów i jest mierzone parytetem siły nabywczej. Największy udział w PKB mają usługi i wynoszą 59,9%. Na drugim miejscu jest przemysł 28,2%, zaś na trzecim rolnictwo. 11,9%. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcielibyście kolejną dyszkę. Ponadto zapraszam Was na kanał Światowa Historia, gdzie również codziennie staram się dodawać nowe materiały. Zostawcie koniecznie łapkę w górę oraz subskrypcję. Trzymajcie się, cześć.